Incredibles, Incredibles, mission-driven startups. Dobry wieczór, Jarosław Sroka. Technologia mocno przyspiesza tempo zmian w biznesie. Zmieniają się profile działalności spółek, narzędzia technologiczne, takie jak aplikacje czy systemy, z których korzystamy w pracy. Równolegle ewoluują również zadania samych pracowników i czuwających nad tym wszystkim menedżerów. Kogo więc potrzebuje współczesny świat? Tych, którzy będą w stanie najszybciej zaadaptować się do nowego środowiska, potrafiących odnaleźć się w różnych rolach czy zadaniach, a może wąsko wyspecjalizowanych specjalistów, którzy będą te nowe zadania najlepiej potrafili wykonać. Dzisiejszy firmament będzie o tym, co, kto i ile powinien umieć oraz jak szybko powinien się tego nauczyć, jeśli chce przetrwać. Firmament. Audycję realizuje i wydaje Paweł Sołtys, a w studiu goście. Robert Gromada, prezes MediSensonic, a wcześniej? Wcześniej student informatyki i osoba związana z badaniami klinicznymi. Przez większość swojego życia pracowałem w dwóch obszarach, informatyce, w konsultingu, jak i w badaniach klinicznych. Czyli w miarę konsekwentnie ta kariera się rozwija. Tak, w miarę konsekwentnie. Oczywiście, jak można powiedzieć, że informatyka jest blisko medycyny, to rzeczywiście tak. Czyli miałem to szczęście, że jeszcze na studiach trafiłem do informatyki w medycynie. A czy można powiedzieć, że z zawodu prezes? Nie lubię tego stwierdzenia. Coraz częściej tak. Im starszy jestem, to rzeczywiście z zawodu prezes. Cezary Kozanecki, prezes, powtarzam, synektik, ale i weterynarz z wykształcenia, a pasja to pianistyka. Pianista, prawda? No, powiedzmy, jedna z pasji, ale wielka. I zawsze prezes? Prezes taki od czasów studenckich? Czy bywało, że po innych szczeblach kariery trzeba się było przetrzeć też? No, szczęśliwie pamiętam, że jeszcze robiłem w życiu coś więcej niż zarządzałem spółką, ale rzeczywiście bezpośrednio po studiach pracowałem naukowo. Zresztą te doświadczenia i ta pasja do odkrywania nowych rzeczy towarzyszy mi teraz też pełniąc funkcję, bo nasza spółka posiada dział badawczo-rozwojowy i myślę, że z sukcesem rozwija również projekty, które mają charakter naukowy. A z tej weterynarii jeszcze coś zostało w głowie? Gdyby taki pacjent się pojawił z nadciśnieniem, na przykład chomik, zostałby przez ciebie dobrze zdiagnozowany? No, myślę, że już bym się nie odważył dotknąć pacjenta po tylu latach. Jednak pewne szczegóły ulatują. Pozostaje część wiedzy ogólnej. No dobrze, to zostawimy sobie na deser. Karolina Marzantowicz, współwłaścicielka spółki A4B. A tutaj ta lista jest bardzo długa, bo ty, Karolina, przeszłaś niesamowitą drogę. Zaczynałaś od filologii, łacina, greka, sanskryt. Potem 18 lat w IBM, stanowisko CTO, czyli szefowej od technologii. I to na Europę Środkową i Wschodnią, a teraz własny startup. I rola odpowiedzialnej za rozwój tej spółki. Zmienność dość duża. Gdzie tu konsekwencja? Ja myślę, że jak sobie popatrzymy na tą moją historię zawodową, to zobaczymy tą konsekwencję. Tą konsekwencją jest ciągła potrzeba rozwoju. Ciągła potrzeba rozwoju i nauki, ale też jednocześnie, co może być widać, łatwość nauki nowych obszarów. Nowych obszarów i to jest chyba coś, co jakby popchnęło mnie do tego miejsca, gdzie jestem teraz. Ja tylko tutaj sprostuję, że jestem właścicielką, założycielką dwóch startupów. A4B ma dłuższą historię, ale rok temu założyłam wspólnie z dwoma kolegami kolejny startup blisko technologii medycznej, w zasadzie biotechnologicznej. Ale powiedz, gdybyś dzisiaj wróciła, taki malutki eksperymencik, gdybyś dzisiaj wróciła na stanowisko CTO na Europę Środkową i Wschodnią, jakiejkolwiek firmy, byłabyś lepszym CTO niż wtedy, kiedy byłaś po raz pierwszy?
nie wiem czy lepszym, na pewno byłabym innym, bo to jest chyba tak, że każdy rok pracy, jaki, czy doświadczeń, jaki mamy za sobą, jednak wyposaża nas w coś. Popełniamy błędy, na których się uczymy i ja tych błędów, w szczególności jako przedsiębiorca, takich błędów, na których się bardzo dużo nauczyłam, mam wiele za sobą i to jest też fajne i myślę tak, nie wiem czy lepszym, ale byłabym innym. Doskonale. Panowie, jak to z tymi pracownikami dzisiaj jest? Czy cenicie tych ludzi od wszystkiego? Z takimi długimi ścieżkami kariery i im różnorodniej, tym lepiej? Czy jednak wąskich w sensie zakresu ich kompetencji specjalistów, Cezary? No jeżeli chodzi o pracowników, którzy są na stanowiskach i te stanowiska zostały im przypisane i przypisana została odpowiedzialność i zakres obowiązków, to tutaj wracam do tego, że jednak ta specjalizacja jest podstawą ich działania. Trzeba też dodać, że akurat w tej branży, w której ja jestem, my szukamy specjalistów w wąskiej dziedzinie. Ale chciałbym dodać też coś ogólnego, bo to jest tak, że pracownik powinien mieć jakąś ścieżkę rozwoju. Bez względu na to, w jakim wieku przychodzi do pracy, to powinien też wiedzieć, co go czeka za rok, za dwa lata czy za trzy. I to myślenie, czy to powiedzenie może takie, od ogółu do szczegółu, ma w przypadku pracowników bardzo duże znaczenie, bo najpierw zdobywamy wiedzę ogólną, która jest podstawą do specjalizacji. Młodzi ludzie pamiętają wiedzę ogólną, która się przydaje i w sytuacji, kiedy trzeba trochę przebranżowić albo nauczyć czegoś nowego, jest im po prostu łatwiej. Z wiekiem jednak ta wiedza ogólna zanika, stajemy się specjalistami w wąskiej dziedzinie i to przebranżowienie już jest znacznie trudniejsze. Więc przyjmując nawet ludzi do pracy, zwracamy uwagę na to, czy rzeczywiście ta ścieżka rozwoju ma polegać na tym, że oni mają szansę zmienić swoje stanowisko i zmienić też może jakiś obszar w firmie, którym będą się zajmować, czy dotyczy jednak konkretnych zadań, gdzie nie potrzebują jakby dodatkowych bodźców do tego, żeby zmienić ten zakres swojej działalności. No ale z drugiej strony bardzo często pojawia się taki wątek w wielu dyskusjach na temat tego, jak dzisiaj budować swoje kompetencje przyszłości, że ta specjalizacja jest wtórna, że trzeba być otwartym, elastycznym, chłonnym. Robert, na manowce wybiegłem, czy jest coś na rzecz? Cezary, ty macie rację moim zdaniem, tylko że spróbuj. Nie do końca. Do końca, tylko że rzeczywiście życie jest bardziej kompromisowe moim zdaniem w tym wszystkim. Szukamy ludzi ciekawych. Szukam pracowników ciekawych. Szukam pracowników, którzy są skupieni, mają doświadczenie, jak mówiłem poprzednio, w swoich zadaniach, ale mają szerokie hobby, ponieważ lubimy pracować z ludźmi, którzy są interesujący, mają wiedzę nie tylko i wyłącznie wąskodziedzinową, mają szersze horyzonty, ciekawsze doświadczenia, ciekawsze opinie na wiele tematów wybiegających poza same zadania. W związku z tym konsekwencje, ciągle to jeszcze raz powtórzę, ja wierzę w konsekwencje, w związku z tym konsekwencje wykonuję swoje zadania, które zostały mi powierzone, ale jestem człowiekiem, który ma szerokie zainteresowania w czasie wolnym, ponieważ te zainteresowania powodują, że mogę ściągnąć do mojej pracy zawodowej, którą wykonuję, doświadczenie z innych dziedzin. A masz taki przykład kogoś, kto przyszedł z zupełnie innego świata i fantastycznie się u ciebie odnalazł, rozwinął i wpłynął na tę organizację bardzo pozytywnie? Na pewno tak. A papierów na to nie miał? Na pewno tak. W tej chwili w głowie nie mam nikogo takiego konkretnego nazwiska, ale wielu u mnie pracowników ma szerokie zainteresowania. Jeden jest nurkiem, instruktorem nurkowania. Wyobraźmy sobie, zajmuje się technologią. Bardzo wąsko, moja firma zajmuje się mikrofalami. Bardzo wąsko dziedziną elektroniki. No, sama nazwa wskazuje, mikro. Dokładnie, w związku z tym, a on jest instytutem nurkowania. Inny szef całej technologii ma zainteresowania związane z aerografem, czyli malowaniem różnego typu postaci.
wszyscy u mnie pracownicy, albo większość pracowników, których wiem o ich, którym pracuję już wiele lat, mają inne zainteresowania odbiegające od tej dziedziny. W tej dziedzinie elektronice są specjalistami, są wybitnymi ekspertami, ale mają dużo ciekawsze życie, życie prywatne. Marzena, czy ty siedzisz spokojnie i słuchasz tego, zupełnie akceptując to, co panowie mówią, czy z twojej perspektywy wygląda to jednak trochę inaczej? Zgodziłabym się w 100%. Zastanawiam się, to właściwie wyczerpuje moje pytanie. Tak, żeby nie powtarzać. No dobrze, no to w takim razie ja uszczegółowię. W jaki sposób dzisiaj budować zespoły, żeby to była organizacja optymalna, jako mozaika kompetencji, energii, doświadczeń? Na co zwracać szczególną uwagę w procesach rekrutacji? I do czego trzeba przyzwyczajać pracowników, których już przyjmiemy na pokład? To tutaj ja stosuję podobną zasadę jak z dziećmi w domu moimi. Mam ich trójkę. Czyli pierwsze to taka zgodność na poziomie wartości. Kompetencji, umiejętności jesteśmy w stanie się nauczyć, ale ta zgodność na poziomie wartości jest kluczowa. I to jest to, czego oczekuję, jakby co weryfikuję na poziomie rekrutacji. Później to, czego oczekuję od siebie czy od menadżerów, to jest zaufanie do tych nowych ludzi, którzy dołączają do zespołu. A czego oczekuję od pracowników, to samodzielności i brania odpowiedzialności. Czyli takie cztery rzeczy. Zgodność na poziomie wartości. Zaufanie, które trzeba dać tym pracownikom, a od pracowników samodzielność i branie odpowiedzialności. Ale również w zakresie budowania swoich kompetencji, podnoszenia ich, rozszerzania tego pola, w którym mogą się sprawdzać w firmie? Jeżeli chodzi o podnoszenie kompetencji, to bym powiedziała, że tak, też częścią odpowiedzialności i samodzielności jest patrzenie na strategię firmy, na to, co firma chce robić i w jaki sposób ja jako pracownik jestem w stanie z tymi moimi talentami i predyspozycjami ten obszar adresować, tudzież sam siebie rozwijać. I oczywiście pracodawca, menadżer może pomóc, może coś zasugerować, ale też w tych obecnych czasach uważam, że samodzielność w decyzji, jak się chce rozwijać, ma dużo większe znaczenie, dlatego że musimy się rozwijać szybciej, częściej i czym bardziej pracownik jest sam przekonany do tego, że to jest dobry kierunek, tym szybciej będzie skuteczny. Cezary, tak jak patrzysz na swój zespół, komu łatwiej przychodzi adaptacja do tych nowych czasów, nowych wymogów? Ale masz na myśli pracowników, ale masz na myśli zbiór jakichś specjalnych cech, czy wiek? Tak. No, jakiekolwiek kryterium zaproponujesz, ja będę co najmniej zadowolony. Ja bym powiedział, że to jest bardzo indywidualna kwestia. I w ogóle jak tak rozmawiamy o tym, to wszystko jednak zależy od takich osobistych predyspozycji. Wydaje mi się, że może z innej strony, gdyby na to spojrzeć, łatwiej jest zawsze realizować jakiekolwiek zadania i sprawdzać się na stanowisku osobom, które oczywiście są samodzielne, ale przede wszystkim wykazują chęć i zainteresowanie. No, ideałem byłoby, gdyby dla każdego pracownika to była pasja. No, pasję realizujemy poza pracą, a jeżeli praca może być pasją, no to jest ten ideał, chyba do którego byśmy chcieli dążyć. I dla mnie trochę tak jest. Dla mnie pasja to też praca. Tak? Te zainteresowania, szerokie zainteresowania, one nas wspierają. Są takie dodatkowe bodźce, są takie igiełki, które nas popychają we właściwą stronę. Natomiast pracownik musi się utożsamiać z firmą. Jeżeli się utożsamia, to wtedy jest mu łatwiej realizować zadania, które otrzymuje. A teraz kilka słów o reskillingu, bo o tym właśnie rozmawiamy, drodzy Państwo. Powie Rafał Mrówka ze Szkoły Głównej Handlowej, we współpracy z którą przygotowujemy tę audycję. Firmament. Jak często powinniśmy zmieniać zawód w ciągu życia? Przyzwyczajmy się do myśli, że na pewno w przyszłości częściej niż dzisiaj. W
wpłyną na to główne trendy kształtujące przyszłość rynku pracy. Najważniejszym z nich jest rosnąca automatyzacja i rozwój sztucznej inteligencji, które mogą doprowadzić do zaniku niektórych zawodów, ale jednocześnie stworzą nowe możliwości w obszarach wymagających kreatywności, krytycznego myślenia i umiejętności rozwiązywania problemów. Według raportu McKinsey między 400 a 800 milionów ludzi na świecie straci pracę do 2030 roku ze względu na automatyzację. Spośród wszystkich zwolnionych od 75 milionów aż do 375 milionów może być zmuszonych do zmiany zawodu i zdobycia nowych umiejętności. Na rynek pracy wpłynie też starzenie się społeczeństwa wywołane przez wzrost średniej długości życia i spadek dzietności w wielu krajach, co może powodować niedobór siły roboczej w niektórych sektorach. Nowe modele biznesowe, rozwój platform cyfrowych i gospodarki opartej na zleceniach może doprowadzić do wzrostu niestandardowych form zatrudnienia i większej elastyczności pracy. Dodatkowo praca staje się coraz bardziej zdalna, projektowa i interdyscyplinarna. W tej sytuacji przekwalifikowanie się w trakcie kariery zawodowej będzie więc coraz ważniejsze, żeby nie powiedzieć, że stanie się regułą. Jakie kompetencje rozwijać? Powinna być to mieszanka kompetencji miękkich i twardych. Potrzebne powinny być umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów, umiejętności informatyczne i technologiczne, umiejętność zarządzania projektami, ale także kreatywność i innowacyjność, krytyczne myślenie i umiejętność uczenia się, komunikacja i współpraca, adaptacyjność i elastyczność oraz inteligencja emocjonalna. Podsumowując, stabilnie to już było. Wracamy do dyskusji i bardzo interesuje mnie kwestia, która pojawiła się przed południem, ale chyba nie wybrzmiała tak w 100%. Karolina, będę to pytanie adresował do ciebie. Ile razy można zmienić robotę, zawód, profesję, żeby nie stracić w oczach przyszłego pracodawcy? I pewnie tutaj padnie taka odpowiedź najbardziej niewygodna dla słuchaczy. To zależy. Albo tyle, ile trzeba. Czyli moim zdaniem z punktu widzenia nie jest to kwestia ile razy, bo pewnie kwestia jest jak długo pracujemy, jak długo jesteśmy na rynku pracy. Dla mnie jest to bardziej kwestia tego, czy przed zmianą pracy czuję, że skończyłem swoją rolę, czy wyczerpałam możliwości rozwoju lub czy uciekam przed wyzwaniami, jakie tam są. Czyli w momencie, kiedy jestem w stanie jako kandydat do pracy opowiedzieć o tym, czego dokonałam, co zrobiłam, jaki miałam zakres odpowiedzialności i co w ramach tego zakresu odpowiedzialności osiągnęłam i czy miałam możliwość rozwijać się dalej, to jak dużo tych zmian pracy by nie było, będzie ok. Jeżeli nie jestem w stanie tutaj pokazać, jakby dać takich rozsądnych odpowiedzi, wiarygodnych odpowiedzi, to być może tych zmian było za dużo. To wtedy w mojej głowie może się pojawić taka wątpliwość, jak sobie dany kandydat radził z obowiązkami, czy się z nich wywiązywał, czy właśnie przypadkiem nie ucieka od czegoś, co było zbyt trudne. Robert, przede wszystkim. Tak, dziękuję ci bardzo. Robert, czy teatrolog może być dobrym inżynierem? Ja tak cały czas zacieśniam to okrążenie wokół was, bo... Może. Może być. Może. I znasz takie przypadki. Nie znam takiego przypadku, ale nie wykluczone, ponieważ jeżeli teatrolog interesował się elektroniką, potrafi montować, zna się na mechanice, może, ponieważ jego zawodem jest teatrolog, jego pasją może być teatr. A drugą pasją obok jest bardzo techniczna dziedzina, jaką jest elektronika, mechatronika. Może tutaj nie mam w głowie wykluczeń, że jedna specjalizacja mi się nie łączy z drugą specjalizacją. Czyli już nie powinienem pytać o to, czy z kolei inżynier byłby dobrym teatrologiem, jeśli by bardzo chciał. Znaczy tutaj się na tym nie znam kompletnie, tutaj mam dużo większe wątpliwości. W związku z tym wolę powiedzieć nie wiem. W tym przypadku nie wiem, ale w drugą stronę jestem przekonany, że może. No to wejdźmy troszkę na poziom was jako menedżerów, bo tak się mówi, czy tak się utarło w ostatnich latach, że na barki nowoczesnego, współczesnego menedżera spada coraz więcej obowiązków. Oczekuje się od niego, że będzie psychologiem, strategiem, kontrolerem, mentorem. Naprawdę są ludzie, którzy są w stanie to wszystko robić
na poziomie co najmniej przyzwoitym. Znacie takich, Cezary? Myślę, że tak, bo to dlatego zostają menedżerami, żeby sobie poradzić z tymi wszystkimi wyzwaniami. Więc sądzę, że absolutnie trzeba być elastycznym. Elastyczność w życiu, elastyczność w biznesie, elastyczność na stanowisku menedżera jest niezwykle istotna. A uczymy się całe życie, więc to zdobywanie wiedzy niekoniecznie musi się odbywać na uniwersytetach. Menadżer ma wiele zadań, ale najważniejsze z nich, ja mam na myśli menadżera, który zarządza zespołem, zespołami ludzkimi, to jest jednak taka i chęć, i potrzeba, i właściwe podejście, indywidualne podejście do każdego pracownika. My jednak mamy tendencję do wrzucania czy grupowania pracowników jakby bardzo, bardzo szeroko. Natomiast to indywidualne podejście, zrozumienie potrzeb, ale zrozumienie też problemów. Musimy pamiętać, że wartość firmy to są ludzie, to są pracownicy i od tego nikt nie ucieknie. Jeżeli nie potrafimy zbudować właściwej grupy menadżerów właśnie o tych cechach pożądanych, które tutaj były wcześniej wymieniane, to ta firma nie przetrwa. Ale rozumiem, że zależność jest następująca, że pracownicy średniego szczebla muszą być wysokiej klasy specjalistami, a im wyżej, tym ten management musi być wszechstronniejszy. Tak, dlatego że tutaj jest wymagana większa wiedza ogólna, tak? Bo w tych szczegółach on może zawsze zwrócić się do specjalisty, który za niego pewne problemy rozwiąże. Natomiast on ma zupełnie inne zadanie. To wszystko bardzo zależy od tego, jaki to jest menadżer, jaką grupą zarządza, handlowcy. Handlowiec na przykład musi mieć... nie każdy może zostać handlowcem. Te cechy, żeby być dobrą osobą odpowiedzialną za sprzedaż, są w ogóle szczególne. To też jest pewien rodzaj sztuki. Ja bardzo doceniam. Ja osobiście nie jestem handlowcem, nie mógłbym być dobrym handlowcem. Czyli nie każdy prezes mógłby być dobrym handlowcem? No na pewno. A czy każdy handlowiec mógłby być dobrym prezesem? No jeżeli gdzieś z tyłu ma przeświadczenie, że posiada cechy, które są przydatne na tym stanowisku, to tak, bo myślę, że wiara w własną wiedzę i własne umiejętności też jest niezwykle istotna, żeby piastować te funkcje. No ale to, co mówił Cezary, Robert, do ciebie się zwracam z kolejnym pytaniem, bo interesuje mnie, w jaki sposób taki wszechstronny menedżer w tym natłoku swoich obowiązków znajduje czas, energię i pomysł na to, żeby oceniać potrzeby rozwojowe swoich pracowników. Czy to nie jest bardzo grząski grunt, gdzie sytuacja, w której podchodzisz i mówisz, proszę pani, proszę pana, ja widzę u pani poważny deficyt wiedzy, kompetencji, sugeruję szkolenie, sugeruję, żeby się podnieść swoją wiedzę z określonego obszaru, a jeżeli ten pracownik powie nie, to co wtedy? Tutaj się dla ciekawości nie zgodzę z Cezarem. Menadżer nie musi być wszechstronny. Po prostu menadżer musi mieć doświadczenie, moim zdaniem oczywiście, musi też wiedzieć, z których decyzji on nie jest w stanie podjąć. Nie ma wiedzy, w związku z tym zdelegować ten obszar na kogoś innego menadżera, kolejnego pracownika, a w których obszarach czuje się silny, jest w stanie podjąć tę decyzję i podjąć tę decyzję najlepszą dla firmy, najlepszą dla siebie, najlepszą dla danego pracownika. W związku z tym menadżer musi umieć się komunikować swoim zespołem. Oczywiście musi o nią dbać. Bez wątpienia menadżer musi dbać o swój zespół. Musi szanować pracę swoich pracowników, którzy mu podlegają. Ja też nie lubię tej hierarchii. Wszyscy jesteśmy kumplami, koledzy i koleżankami. To nie jest też człowiek obok mnie. To jest pracownik, nazywamy, definiujemy. Ale rzeczywiście, jeżeli traktujemy pracownika jak człowieka, wówczas widzimy jego ludzką twarz. No dobrze, drodzy Państwo, i tutaj do Karoliny się oczywiście też zgłaszam z tym pytaniem. To gdzie ten menedżer ma się tego wszystkiego nauczyć? To są te szczeble kariery od handlowca czy od szeregowego programisty w firmie. Trzeba się piąć latami, zdobywać te szlify i te doświadczenia. Czy ludzie to po prostu mają i potem tylko kalibrują dodatkowym wykształceniem? Cezary? No najlepiej urodzić się z talentem. Pan Bóg rozdaje talenty
według własnego uznania, w związku z tym tym się między sobą różnimy. Jeden potrafi grać na fortepianie, drugi nie. Aczkolwiek... Nigdy się nie nauczy. No, tak też może być. Znam też takich pianistów, którzy brali udział w konkursach chopinowskich, dzisiaj są informatykami. To wynika może jakby z zupełnie innych problemów. Życie artysty, pianisty szczególnie jest bardzo trudne, a rodzinę trzeba z czegoś utrzymać. Ale tu muszę powiedzieć, że mamy bardzo dobre doświadczenia z takimi ludźmi. Oni właśnie myślą bardzo szeroko i łatwo potrafią się adoptować, jeżeli ten wysiłek. Plus etos ciężkiej pracy. No, bez pracy to nigdy daleko nie zajdzie. No, ale mówi się o artystach, o sportowcach, że tamten nawyk ciężkiej pracy jest bardzo procentuje w innych obszarach aktywności. To ja mam taką propozycję, żebyśmy teraz wysłuchali piosenki, bo zasłużyliśmy na to i wrócimy do tego wątku za chwilę. Firmament. I czas na połączenie ze Śląskiem. Dziś dzwonimy do Iwony Suchomskiej, mentora Incredibles, a przy okazji prezeski Keystone Consulting. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Iwona, czy ty doradzasz klientom, żeby się doszkalali, żeby robili tyle kursów, ile wlezie, czy po prostu sugerujesz, żeby się skupili na tym, na czym są dzisiaj, w czym są najlepsi i na tym zajadą najdalej? Zdecydowanie ta druga część twojego pytania jest właściwą odpowiedzią, ponieważ już dawno minęły czasy, kiedy proponowaliśmy, żeby wszyscy doszkalali się ze wszystkiego. Tak naprawdę najważniejszym elementem rozpoczęcia cyklu szkoleń, reskillingu, upskillingu, cross-skillingu, z jakiegokolwiek przedrostka skorzystamy, to jest diagnoza naszych potrzeb, ale też diagnoza samego siebie. Wydaje mi się, że to, czego dzisiaj brakuje, to taka świadomość, jakie mamy już mocno rozwinięte kompetencje. Kompetencje to zachowania, postawy. Wszystko to, o czym już moi poprzednicy wspominali w audycji. I wydaje mi się, że to jest pierwszy, najważniejszy krok. Jeżeli mamy potrzeby ze strony klienta, by rozwijać ich menadżerów, zawsze proponujemy od tego pierwszego kroku: dajcie swoim ludziom poznać siebie lepiej, bo taka złota zasada to zarządzaj sobą, zarządzaj zespołem, zarządzaj biznesem. A możesz wejść w szczegóły, jak lepiej siebie poznać, będąc pracownikiem zabieganym, zagonionym, umęczonym pracą od rana do wieczora? Każdy z nas ma pewno swoje sposoby na to. No ale patrzymy, przepraszam, z perspektywy menadżera, który za ten zespół odpowiada, za jego rozwój też jest z tego rozliczany przez akcjonariuszy, przez właścicieli firmy. Jak on to robi? Musielibyśmy spojrzeć na dwie części, czy dwa lustra. Pierwsze to takie, które jest związane z rolą, jaką pełnimy w organizacji, czyli mamy pewien zestaw, zakres obowiązków, które musimy wypełniać i tutaj są potrzebne tak zwane twarde umiejętności, w cudzysłowie twarde, ponieważ to są te kompetencje, kwalifikacje, uprawnienia, które są nam potrzebne do tego, żeby taką pracę wykonywać. I ten rozwój w zasadzie jest pielęgnowany, ponieważ osobom odpowiedzialnym za pracowników, jeżeli to jest pracownik, który pracuje w zakładzie produkcyjnym i obsługuje jakąś maszynę, no to będzie miał nad sobą team leadera, potem będzie jakiś mistrz, kierownik, menadżer. I tutaj te struktury nabywania umiejętności są bardzo przestrzegane, tak bym powiedziała. I wszyscy dokładają starań do tego, żeby to, co ja nazywam twardymi kompetencjami, rozwijać. Natomiast jeśli ta druga strona lustra to są te umiejętności w HR-owym żargonie zwane miękkimi, interpersonalnymi. To jest ta ciekawość, o której wspominali pan Cezary, pan Robert i pani Karolina. Ta pasja do tego, jak ja pracuję. Z mojego punktu widzenia nazwałabym to, użyję angielskiego sformułowania agility, czyli to jest ta sprawność, zwinność. I jest
wiele sposobów na to, by to poznać. Są również wystandaryzowane, obiektywne narzędzia w postaci kwestionariuszy, testów, które pomagają nam zobaczyć na wykresach, jaki mamy rozkład tych umiejętności miękkich, tych kompetencji miękkich, które są zdecydowaną podpowiedzią, jak dalej się rozwijać. Padło takie pytanie wcześniej, czy handlowiec może być menadżerem. Jest pewien zestaw kompetencji, które chcemy zobaczyć u każdego menadżera, o tym też już mówiliście, po to, żeby być mentorem. Trzeba umieć dzielić się wiedzą. Żeby dzielić się wiedzą, musimy wiedzieć, w jaki sposób możemy ją przekazać, tak żeby drugi człowiek czy cały zespół z tego skorzystał. I tak mogłabym w nieskończoność wymieniać te kompetencje. No dobrze, Iwona, bardzo to wszystko przekonująco brzmi, ale jak tak patrzysz w te wykresy i analizujesz je dla swoich klientów, to z czego powinniśmy się doszkalać? Gdzie są te deficyty naszych kompetencji, na przykład wspomnianych miękkich? To, czego nam, wydaje mi się, najbardziej brakuje w dzisiejszych czasach, gdzie mamy zbyt duży natłok informacji, trenerzy używają często słowa, jesteśmy przebodźcowani, to jest taka uważność i skupienie. Kolejna rzecz to przede wszystkim taka elastyczność i umiejętność adaptacji. Czyli gotowość do tego, że zaakceptujemy zmianę. Zmianę małą, zmianę dużą. W przypadku zespołów ludzkich łączy się to z tym, że każda osoba, która dołącza do zespołu, to jest osoba nowa i to jest zmiana dla pozostałych ludzi, którzy już w tym zespole, w tym teamie pracują. Więc, tak jak powiedziałam, uważność, elastyczność czy umiejętność adaptacji, taka gotowość do tego, żeby się uczyć, poznawać i zmieniać. W dzisiejszych czasach, kiedy technologia wkroczyła w zasadzie w każdą sferę naszego życia, uczymy się robić rzeczy w nowy sposób, ale żeby się tego nauczyć, trzeba dać sobie możliwość tego, żeby się czegoś oduczyć po to, żeby ten proces nauki był szybszy. No ale Iwona, znamy się nie od dzisiaj, przegadaliśmy godziny na ten temat. Czy takich rzeczy jak otwartości i elastyczności można naprawdę kogoś nauczyć? Można, oczywiście. No przekonałaś mnie. A jakie są dzisiaj kryteria doboru pracowników, patrząc czy analizując, w którą stronę zmierza świat? Bo ten wątek się pojawił również w twojej wypowiedzi. Czy rekrutujemy dzisiaj na miarę dzisiejszych czasów, czy na wszelki wypadek, myśląc o przyszłości? Ponieważ zmiany, które dotykają przedsiębiorstwa i przedsiębiorców i tym samym wszystkich pracowników, biegną w tak szybkim tempie, szukamy ludzi, którzy mają w sobie ten element elastyczności, może brzydko to nazwałam elementem, ten pierwiastek elastyczności, adaptacji. Takich, którzy są gotowi uczyć się na błędach, wyciągać wnioski i pozwalać sobie na to, żeby próbować działać inaczej, na szerszą skalę. Szukamy ludzi, którzy są otwarci. Taki kolejny angielski termin lifelong learning wszedł w zasadzie do życia w każdej organizacji. Czyli mówiąc po polsku, kształcenie ustawiczne. Kształcenie ustawiczne, kształcenie, uczenie się przez całe życie. Myślę, że jeżeli popatrzymy na to pozytywnie, to jest coś bardzo fajnego, bo dajemy sobie dzięki temu bardzo dużo możliwości, żeby się rozwinąć, a tak naprawdę każdemu z nas ten rozwój jest potrzebny, bo może nas zaprowadzić w zupełnie nowe obszary, które okażą się czymś, co tak naprawdę da nam to spełnienie zawodowe. Iwona, bardzo dziękuję za pasjonującą, inspirującą rozmowę. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia wkrótce. Dziękuję bardzo. A teraz głos zabierze Piotr Strychalski, prezes e-gabinetu. On też przeszedł ciekawą drogę. Szef projektu, szef sprzedaży, twórca algorytmów sprzedażowych w branży motoryzacyjnej, by wylądować w końcu w branży
medycznej. Firmament. Zgadzam się z tym, że startup może być miejscem, w którym człowiek odnajduje nowe ścieżki kariery, rozwija nowe kompetencje. Nawet jeśli pochodzi z zupełnie innego obszaru zawodowego. Osoby pracujące w startupach często muszą wykazać się wszechstronnością i gotowością do podejmowania różnorodnych zadań, co może przyspieszyć rozwój nowych umiejętności. Co więcej, kompetencje zdobyte w poprzednich doświadczeniach, tak jak to było u mnie, okazały się nieocenioną wartością w kontekście projektowym. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydają się niezwiązane z tym obszarem, mogą one wnosić unikalną perspektywę i zasób wiedzy, który wzbogaca podejście do rozwiązywania problemów i innowacji. W moim przypadku było to doświadczenie w zarządzaniu projektami, umiejętności interpersonalne, zdolności analityczne czy po prostu nabyta wiedza branżowa. W startupie każdy wnosi coś od siebie, co tworzy bogaty ekosystem umiejętności i doświadczeń. Dodatkowo warto podkreślić, że doświadczenie, w tym także porażki wyniesione z poprzednich projektów, mają nieocenione znaczenie dla rozwoju zawodowego. Startupy z natury są ryzykowne i takie powinny być. Często stają się wyzwaniami, które mogą prowadzić do niepowodzeń. Jednak to te porażki są kluczową częścią procesu uczenia się i adaptacji. Dają one cenną lekcję na temat tego, co działa, a co nie, oraz jak można poprawić strategię i podejście w kolejnym projekcie. Szkoda, że Państwo tego nie słyszeli. W krótkiej przerwie tutaj rozgorzała między panami dyskusja na temat tego, do jakiego etapu rozwoju firmy pracowników można traktować jak kolegów, a potem się zaczyna korporacyjnie i na serio. Panowie, o co wam konkretnie chodziło? Robert? Tak. Rzeczywiście, była zagorzała dyskusja i moim zdaniem, z mojego doświadczenia wynika, że pracownik może być kolegą, może być dobrym znajomym, co nie oznacza automatycznie, że nie mogę wymagać od niego, co nie mogę mieć KPI-ów, wskaźników, które są realizowalne, ponieważ jesteśmy ludźmi dorosłymi. Jako menadżerowie, właściciele firm musimy umiejętnie komunikować się z osobami starszymi, bardziej doświadczonymi od siebie, jak i z tymi młodszymi. W związku z tym tak zwany ten C-level w mojej organizacji, mam przynajmniej ja takie poczucie jako prezes, że to są moi dobrzy znajomi, dobrzy koledzy. Ale nie oznacza to wcale, że po prostu nie mają narzuconych wskaźników i celów, które muszą osiągnąć. Jako ludzie dorośli wiedzą, że pracują w firmie, nie są na polu namiotowym, gdzie mogą robić co chcą. W związku z tym muszą wykonywać swoje zadania i mają swoje cele, które muszą realizować. Czy koledze łatwiej powiedzieć, muszę cię zwolnić? To jest zawsze trudne. Ale to jest ta dojrzałość menedżerska. Oczywiście, że tak, my musimy zwalniać. A takie spółdzielcze podejście, tak to nazwijmy, nie wartościując do zarządzania firmami, nie jest przypadkiem pochodną jej wielkości, że w takich małych organizacjach możemy spędzać ze sobą więcej czasu, klepać się po plecach, nie mówić sobie czasem rzeczy przykrych i nie egzekwować naszych zadań w sposób równie brutalny jak w organizacjach z inną hierarchią, większych, bardziej skomplikowanych. Wielkość organizacji determinuje, z iloma pracownikami, z którym szczeblem w hierarchii organizacji masz kontakt. Moja organizacja jest ponad 40-osobowa, w związku z tym ja nie mam bliskiego kontaktu ze wszystkimi pracownikami. Ja pracuję z pewną grupą właśnie menadżerów, którym ufam. I to są moi znajomi. Tutaj nie mam problemów komunikacyjnych. Oczywiście nie mam takiej możliwości, żaden z nas nie ma takiej możliwości, żeby spędzać równo czasu z każdym pracownikiem na każdym szczeblu w naszej organizacji. Ufam moim kolegom, koleżankom, którzy są menedżerami, że oni świetnie prowadzą te działy. Jeżeli dowożą, przepraszam za kolokwializm, jeżeli cele są realizowane, no to jest okej. Ale w takiej koleżeńskiej organizacji, jeżeli nie dowożą, to ten margines błędu jest nieco większy, czy nie? Jest to bardzo trudne mi na to odpowiedzieć, ponieważ w dzisiejszych czasach to wszystko jest bardzo pomieszane, bo w organizacji profesorowie z Wojskowych Akademii Technicznej, z lub innych uczelni, którzy są rektorami w niektórych uczelniach, są moimi pracownikami. Ale na uczelni, albo i studenci, którzy też pracują u mnie, są w innej relacji, w innym miejscu. W związku z tym, myśląc o tej całej dojrzałości menedżerskiej, musimy mieć też poczucie, w jakim miejscu my się znajdujemy. Ja mówię o organizacji, mówię o Medicine Soniku. Przykładowo,
mój znajomy, mój pracownik, który zajmuje się w pewnym obszarami, jest moim podwładnym, ale w ramach naszych hobby on jest moim przełożonym. W związku z tym widzimy te granice, rozumiemy te granice, my się znamy, my się spotykamy, sami spędzamy wspólny czas, o ile nam praca zawodowa na to pozwoli, ale w firmie mamy relacje koleżeńskie, ale mamy cele. Ja mam cele jako prezes. Każdy menadżer ma swoje cele, każdy pracownik ma swoje cele. I te cele musimy realizować. Jeśli ich nie realizujemy, mnie zwolnią moi inwestorzy, ja zwolnię moich menadżerów, mimo że mam najbliższe relacje z nimi. Cezary, słuchałeś godnie, cierpliwie. Co ty na to? Słuchałem przede wszystkim bardzo uważnie i z zainteresowaniem. Ja się z tym całkowicie zgadzam. No ale mieliście się nie zgadzać. Coś tu nie gra. Pokłóciliście się poza anteną, a teraz się zgadzacie. Tak nie fair. Zgadzamy się w pewnych kwestiach. Powiem tak. Organizacja na pewno ma znaczenie i struktura też organizacyjna ma bardzo duże znaczenie. Czyli jeżeli firma jest duża, nie mamy możliwości, jeżeli kontaktować się, nie wiem, z setką, dwusetką osób, to jest po prostu niemożliwe. I tak naprawdę menadżer tym bardziej odgrywa istotną rolę, dlatego że on jakby spaja kolejne poziomy organizacyjne. Więc te problemy, które się mogą pojawiać i skutkować, nie wiem, zwolnienie pracownika, one mogą wynikać albo z tego, że pracownik się nie rozwija, albo dlatego, że firma się rozwija zbyt szybko i po prostu struktura organizacyjna nie nadąża nad rozwojem czy nad wyzwaniami biznesowymi, które trzeba realizować. I często pracownik, który był bardzo dobry w tej organizacji mniejszej, on się nie sprawdza w organizacji większej. Tutaj znowu dochodzimy do tych cech, które... No i właśnie, Cezary, co to oznacza? Czy możemy mu pomóc zaadaptować się do warunków tej nowej organizacji? Czy jesteśmy w stanie z tego zająca zrobić przysłowiowego rumaka, który pogalopuje w zupełnie innym tempie i prędkości? No ja uważam, że musimy, tak? Że spółka to jest też odpowiedzialność za ludzi. A jeżeli nie da rady, to co? Jeżeli nie... W dużej organizacji nie jest tak, że nie ma miejsca dla osoby, która poprzednio była bardzo dobra i nagle jest zła. To tak nie działa. No. Ona ma na pewno cały zestaw cech i można dla nich znaleźć miejsce w organizacji. Ja muszę powiedzieć, że w naszej firmie mało ludzi zwalniamy. Ja osobiście to bym policzył naprawdę na palcach jednej ręki. W historii dwudziestokilkoletniej, kiedy musiałem zwolnić jakiegoś pracownika, dajemy im szansę. Natomiast jeżeli oni sami widzą, że nie są w stanie sprostać pewnym wyzwaniom, to rezygnują. To się częściej zdarza niż zwolnienia z naszej strony. Natomiast przywiązujemy bardzo dużą wagę uwagę, żeby w tym okresie próbnym, kiedy pracownik już się pojawia na pokładzie, wtedy poświęcać mu dużo czasu i jeżeli się po prostu nie nadaje, nie sprawdza, czy może oczekiwał czegoś innego, bo okres próbny, pamiętajmy, że on jest i dla pracownika, i dla pracodawcy, to jest ten moment, żeby się z pracownikiem pożegnać. Natomiast potem naprawdę trzeba się starać i dawać mu te możliwości rozwoju. Dziękuję bardzo. Karolina, czy jesteś z nami? Jestem, oczywiście jestem. Karolina, bo ty masz bardzo ciekawe doświadczenie. Dzisiaj tworzysz startupy. Wcześniej, tak jak wspomnieliśmy, pracowałaś w globalnej korporacji. Wracając do tematu głównego naszego dzisiejszego spotkania, ten reskilling, to szukanie nowych kompetencji dla pracowników. Czy ten proces wygląda zupełnie radykalnie inaczej? Identyfikowania słabych i mocnych stron własnych pracowników i pomaganie im w rozwoju, bądź też szukaniu zupełnie innego miejsca w organizacji albo poza organizacją? Ja nim odpowiem na to pytanie, chciałabym jeszcze nawiązać jednym zdaniem do tego, co powiedział przedmówca. To niedopasowanie się w którymś momencie do etapu rozwoju firmy, kiedy firma rozwija się na przykład wyjątkowo szybko, może dotyczyć menadżerów, pracowników, ale może się okazać, że będzie dotyczyło też
kluczowych osób z managementu firmy, z zarządu, tudzież nas samych. Są takie momenty, w których nasze kompetencje, nasze talenty będą niewystarczające i dobrze będzie usunąć się i zostawić miejsce innym. Także to dotyczy nie tylko pracowników, ale może się okazać, że i nas samych. A teraz wracając do tego pytania, które zadałeś, powiedziałabym tak, w dużej firmie przeprowadzenie efektywnego takiego upskillingu, reskillingu toczy się powoli, no bo w tych firmach wszystko toczy się powoli ze względu na wielkość, na ilość procesów, na spowolnienie komunikacji, na powiązanie egzekucji i komunikacji, jak dużo czasu upływa pomiędzy tym, jak ogłosimy, coś firmy ogłoszą, a zaczną to efektywnie realizować. A w małych firmach, startupach dzieje się to wszystko dużo bardziej dynamicznie. Znamy większość pracowników. Od pewnej skali, może to już, nie wiem, 150 osób, możemy przestać wszystkich dobrze kojarzyć, ale w zupełnie inny sposób możemy rozmawiać z ludźmi o tym, w jakim kierunku być może powinni zmieniać swój zakres obowiązków, zakres kompetencji, jaki kierunek powinni wziąć pod uwagę. I jeszcze jedna ważna rzecz, te duże firmy, te globalne firmy w dużo większym stopniu mierzą się z tym, że jakby ten upskilling, reskilling ich dotyczy, pracowników tych firm dotyczy. One mają historię 10, a nawet kilkusetletnią. W związku z tym bardzo duża część pracowników w tych firmach zatrudniana była w czasach, kiedy zupełnie inne umiejętności były wymagane, a rynek, w szczególności technologiczny, zmienia się bardzo szybko. Stąd tutaj może się okazać, że dużo większy procent populacji pracowników danej firmy trzeba będzie objąć takim reskillingiem, aby przetrwać na rynku. No to jeszcze jedno pytanie, bo nasza rozmowa niestety zmierza do końca. Nie uciekniemy od tego wątku sztucznej inteligencji, która na pewno solidnie przeorze procesy rekrutacyjne i taką mapę kompetencji, która w firmie powinna być dostępna. Kto dzisiaj musi myśleć o tym, że nie ma przyszłości w normalnej firmie, niezależnie od jej wielkości? Pracownicy jakich specjalizacji? To ja zacznę może, jeżeli pozwolisz. Nalegamy. Ja bym powiedziała przewrotnie, że ta sztuczna inteligencja w dużym stopniu dotknie też środowisko obecne informatyczne. Czyli bardzo wiele zawodów, takich ról w ramach technicznych, informatycznych zostanie zautomatyzowanych. Być może nie wyeliminowanych całkowicie, ale zakres prac dla osób w takich rolach będzie dużo, dużo mniejszy. I cały taki pęd, który mieliśmy, trend wysyłania osób na studia czy kursy z programowania, mówiąc, że tych programistów będzie potrzeba bardzo dużo, informatyków bardzo dużo, może się za kilka lat odwrócić. I tu warto by spojrzeć na te kompetencje, których sztuczna inteligencja na razie nie jest w stanie nas wyręczyć, tudzież wiemy, że to wyręczanie jej może zająć jej więcej czasu. I w tym obszarze mamy, bym powiedziała, takie trzy obszary. Umiejętności miękkie, to jest bardzo duży obszar. Empatia, czytanie mowy ciała, to jest naprawdę coś, czego sztuczna inteligencja nam szybko nie zabierze. Kreatywność. Mimo, że sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do tworzenia filmów, obrazów, być może nawet sztuki, scenariuszy filmowych, to jednak kreatywność, na którą stać ludzki mózg, jest zupełnie inna i w zupełnie inny sposób nas porusza. I ten obszar i kompetencje w tym obszarze dalej będą bezcenne. A trzeci obszar, To są kompetencje, bym powiedziała, takie hands-on, takie rzemieślnicze, których coraz mniej jest na naszym rynku, bo
powykluczaliśmy ścieżki edukacyjne, bym powiedziała szkoły takie techniczne, zawodowe, z budowania tych kompetencji, a tych kompetencji sztuczna inteligencja nie będzie w stanie od nas przejąć. Także różnego rodzaju inżynierowie, technicy, nawet rzuciłabym stolarze, to są pewnie zawody, które będą się mieć bardzo dobrze dalej za 10 lat. Trochę przewrotnie. Bardzo, myślę, bardzo przewrotnie. Dużo więcej wyzwań będzie przed obecnymi programistami w perspektywie najbliższych 5-10 lat niż przed hydraulikiem czy stolarzem. Czyli mamy jasną wskazówkę, co robić w przyszłości i gdzie upatrywać swoich szans na dostatnie i spokojne życie. Robert Gromada, Cezary Kozanecki, Karolina Marzantowicz. Serdecznie dziękujemy. Firmament. A na koniec jeszcze zaproszenie na audycję za 2 tygodnie, w której porozmawiamy o tym, jak i po co budować profesjonalne relacje międzyludzkie i czym różni się załatwianie spraw od harmonijnej współpracy z ludźmi, których lubimy i darzymy nie tylko biznesowym zaufaniem. Zapraszamy oczywiście do podcastów Radia 357, tam więcej naszych firmamentowych spotkań i nie tylko zresztą. Paweł Sołtys, Jarosław Sroka, do usłyszenia. Incredibles, Incredibles, mission-driven startups.